Cześć! Zapraszam Cię dzisiaj na film o tym, czy dieta keto jest restrykcyjna i porozmawiamy sobie też o tych wszystkich rzeczach, których pod żadnym pozorem nie wolno robić na diecie keto. Zapraszam! Dobra, wracamy. Wracamy po wakacjach, wracamy do pracy, ja też wracam i obiecuję, że będę tutaj znów regularnie. I niektórzy też wracają do diety keto. Wakacje to dobry czas na to, żeby sobie czasem odpocząć, żeby zjeść trochę sezonowych owoców. Ja miałam w moim ogrodzie borówki, truskawki, maliny, czereśnie, porzeczki, nawet brzoskwinie, więc pojadłam. Pojadłam i na pewno nie byłam cały czas w ketozie, ale sezon na owoce niestety w Polsce się kończy. A niestety mamy mnóstwo innych sezonowych pyszności, które świetnie korespondują z dietą ketogeniczną. Dlatego polecam Ci wrócić być może do keto, być może po prostu do zdrowego odżywiania albo do zdrowego stylu życia i tym, co za tym dla Ciebie po prostu idzie. Czy dieta keto jest restrykcyjna i czego nigdy pod żadnym pozorem nie można robić? No właśnie nie ma takich rzeczy i keto wcale nie musi być restrykcyjne. Wielu z nas na samym początku, szczególnie tej swojej drogi ketogenicznej, nakłada sobie takie sztywne zasady albo ktoś nas w nie stara się wpasować, że nie możesz nigdy zjeść ziemniaka i tak dalej, i tak dalej. Wszyscy dobrze to znamy. Ale ja uważam, że czasem warto poluzować trochę gumkę w gaciach i nie podchodzić tak dogmatycznie do diety. Tak naprawdę, jeżeli zależy Ci na byciu po prostu w ketozie, no to po prostu mierzysz sobie poziom ciał ketonowych i jesz tyle i takie produkty, które pozwalają Ci w niej zostać. Ale dieta keto, keto styl życia, to nie tylko, nie wiem, 1,5 milimola ciał ketonowych we krwi. To dużo, dużo więcej. Czasem nie trzeba mieć wysokich ciał ketonowych, żeby czerpać korzyści z tej elastyczności metabolicznej i z ketozy. Keto wcale nie musi być restrykcyjne, jeżeli słuchamy swojego organizmu i naprawdę uważam, że warto spróbować. Co możesz zrobić, jeśli wciąż nie jesteś przekonana, nie jesteś przekonany? Ogranicz węglowodany. Ogranicz węglowodany albo licząc sobie to rzeczywiście, bo od czasu do czasu warto sobie w jakiejś aplikacji policzyć, ile i czego jemy, żeby też mieć taki szerszy ogląd tego, co ląduje na naszym talerzu. Więc jeżeli liczysz, no to w okolicy na przykład 50 gramów węglowodanów, co nam da prawdopodobnie, jeżeli jesz warzywa, błonnik, jakieś nasiona, około 30 gramów węglowodanów netto, przy tej ilości naprawdę można wejść w ketozę. Albo po prostu ogranicz te produkty, no, których na diecie keto nie jadamy, czyli węglowodany, właśnie jakieś ziemniaki, tego typu produkty. Jeżeli to zrobisz, zobacz, jak się czujesz. Jeżeli czujesz się dobrze, dołóż troszkę tłuszczu, dbaj też o odpowiednią podaż białka. Na moim kanale masz mnóstwo filmów na temat tego, jak liczyć i jak uzupełniać białka, tłuszcze, węglowodany w dobry sposób. I zobacz, jak się czujesz, bo przypuszczam, że ta energia, jaką dają nam ciała ketonowe krążące w mózgu, naprawdę jest czymś, o co warto czasem powalczyć i jak wracamy w nowym roku szkolnym, ale do swoich jakichś obowiązków, pracy. Wiele osób no, po wakacjach ma wreszcie czas, żeby się wziąć do roboty, bo wcześniej dzieci były w domu. No to myślę, że te ciała ketonowe to jest coś, na co ja już się nie mogłam przez jakiś czas doczekać, więc ja też wracam i dla powracających mam mega okazję, mój jadłospis, dieta jesienno-zimowa, która jest teraz w promocji. Także w opisie filmu znajdziesz link i możesz sobie taką dietę na 2 tygodnie kupić i powtarzać ją dowolnie, powielać i stosować tak, jak tak naprawdę chcesz. Masz 3 opcje kaloryczne, 1500, 1800 i 2100 kalorii, więc jest w czym wybierać. To jest 14 dni, każdy dzień to są 3 posiłki zróżnicowane, bardzo dobrze zbilansowane, sezonowe, bo to też ważne. Także korzystaj i mam nadzieję, że Twój powrót, jak i mój powrót tutaj
i do keto będzie sukcesem. A, i jeszcze chciałam Ci powiedzieć, że będzie się pojawiać więcej przepisów, ale te przepisy się będą pojawiać w YouTube Shorts. Tak, testujemy tą nową, starą formę, dla mnie nową, bo jakoś nie było czasu się nią zająć. Także w YouTube Shorts krótsze materiały z przepisami, z poradami. No a co wtorek widzimy się tutaj w takim troszkę dłuższym, edukacyjnym formacie. Daj znać, co u Ciebie, daj znać, jak Ci minęły wakacje. Ja się naprawdę stęskniłam i już się cieszę, że wróciłam. Pozdrawiam ciepło, do zobaczenia za tydzień. Cześć!